Damian Kubiak, niewątpliwie dzisiaj bohater wieczoru, przynajmniej dla części kibiców w Poznaniu. Damian, powiedz, to było poddanie wieczoru, można powiedzieć. Trójkąt, który założyłeś nogami, bardzo efektowny. To wyćwiczony element? To znaczy, bardziej liczyłem na to, że skoczę to w stójce, tą walkę. No ale wyszło jak wyszło. I też zawodnik się nie spodziewał, mój przeciwnik, że będę miał jakieś szanse w parterze, bo wywodzę się z boks Poznań, nie miał pojęcia o tym, że w ogóle coś będę potrafił, nie? Założyć mu w parterze. On tam próbował jakąś balaszkę mi wyciągnąć coś, ale mu się nie powiodło. Starałem się go trochę rozbić i jestem zadowolony, że go rozbiłem i poddałem, nie? W pierwszej rundzie. Tak efektowny debiut to duża radość? Bardzo. A powiedz, bardziej ty się cieszysz, czy bardziej twoi kibice, bo zauważyliśmy, no, ogromna grupa kibiców, chyba miałeś największy doping, jaki był na gali Night of Champions 3. Tak, nawet moi rodzice. Tak, widzieliśmy mamę, tak. Mamuśka bardzo przeżywała to i się bardzo cieszyła, że wygrałem. I też, no nie mam co ukrywać, bardzo się cieszyłem, że wygrałem debiut. Można zaliczyć do udanych. Widzisz siebie w MMA? Tak, już 10 marca mam drugą walkę w Tarnowie, też z jakimś debiutantem, to znaczy on już ma jakieś walki amatorskie stoczone, a ja nie miałem ani żadnej amatorskiej, ani zawodowej, moja pierwsza walka, można powiedzieć. To duży sukces chyba, co? Tak, bardzo. Chciałbyś komuś podziękować? Chciałbym podziękować oczywiście moim rodzicom za wsparcie, o moim trenerom i kolegom z klubu, którzy pomogli mi się przygotować do tych zawodów oraz publiczności, która przyszła i mnie tu wspierała. Dla portalu Fight Sport Damian Kubiak. Damian, gratulujemy zwycięstwa. Poddanie wieczoru to na pewno, bez dwóch zdań i naprawdę świetny debiut. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.